zbawcza hostio, odnacz ci, co lud do niebios wiedziesz bram. Mój srogi nęka wiernych ci, daj siłę pomoc, ześlij nam jednemu w Trójcy, Władcy ziem. Niech będzie chwała w każdy czas, niech on wie czystym życiem swym ojczyźnie rajskiej darzy nam. Gorzkie żale przybywajcie, serca nasze przenikajcie, serca nasze przenikajcie. Rozpłyńcie się me źrenice, toczcie smutnych łez krynice, toczcie smutnych łez krynice. Słońce gwiazdy odlewają, żałobą się pokrywają. Płaczą rzewnie aniołowie, a któż żałość ich wypowie, a któż żałość ich wypowie. Opoki się twarde krają, z grobów umarli powstają, z grobów umarli powstają. Cóż jest, pytam, co się dzieje? Wszystko stworzenie truchleje, wszystko stworzenie truchleje. Na ból męki Chrystusowej żal przejmuje bez wymowy, żal przejmuje bez wymowy. Uderz Jezu bez odwłoki, twarde serc naszych opoki, twarde serc naszych opoki. Jezu mój, we krwi ran swoich, obmyj duszę z grzechów moich, obmyj duszę. Upał serca swego chłodzę, gdy w przepaść męki Twej wchodzę, gdy w przepaść męki Twej wchodzę. W tej części rozmyślenia męki Pańskiej będziemy rozważali, co Pan Jezus wycierpiał od niesłusznego przed sądem oskarżenia, aż do okrutnego cierniem ukoronowania. Te zaś rany zniewagi i zelżywości temuż Jezusowi cierpiącemu ofiarujemy, prosząc Go o pomyślność dla Ojczyzny naszej, o pokój i zgodę dla wszystkich narodów, a dla siebie o odpuszczenie grzechów, oddalenie klęsk, pandemii i nieszczęść doczesnych, a szczególnie z zarazy, głodu, ognia i wojny. Przypatrz się duszo, jak Cię Bóg miłuje, jako dla Ciebie sobie nie folguje. Przecież Go bardziej niż katowska dręczy, złość Twoja męczy. Stoi przed sędzią Pan wszego stworzenia, cichy baranek z wielkiego wzgardzenia.
dla białej szaty, który jest odziany, głupim nazwany. Za moje złości grzbiet srodze biczują. Pójdźmy, grzesznicy, oto nam gotują. Ze krwi Jezusa dla serca ochłody strój żywej wody. Pycha światowa, niechaj co chce wróży, co na swe skronie winieniec wróży. Pszkarłat na pośmiech, ciernie król zraniony, jest ozdobiony. Oby się serce we łzy rozpływało, że cię mu Jezu sprośnie obrażało. Żal mi, ach żal mi, ciężkich moich złości, a twej miłości. Jezu, od pospólstwa niewinnie, jako łodkodzie śmierci obwołany, Jezu mój kochany. Jezu, od złośliwych morderców, po ślicznej twarzy tak sprośnie zeplany, Jezu mój kochany. Jezu, pod przysięgą od Piotra, po trzykroć z wielkiej bojaźni zaprzany, Jezu mój kochany. Jezu, od okrutnych oprawców, na sąd Piłata jak zbójca szarpany, Jezu mój kochany. Jezu, od Heroda i dworzan, królu niebieski ze lżywie wyśmiany, Jezu mój kochany. Jezu, w białą szatę szyderską, na większy pośmiech i hańbę ubrany, Jezu mój kochany. Jezu, u kamiennego słupa, niemiłosierdzie biczmi wysmagany, Jezu mój kochany. Jezu, przez szyderstwo okrutne, cierniowym wieńcem ukoronowany, Jezu mój kochany. Jezu, od żołnierzy niegodnie, na pośmiewisko purpurą odziany, Jezu mój kochany. Jezu, trzciną po głowie bity, królu boleści przed lud wyszydzany, Jezu mój kochany. Bądź pozdrowiony, bądź pochwalony, na nas zeżony, wszystek skrwawiony, bądź uwielbiony, bądź wysławiony, Boże nieskończony. Ach, widzę Syna mojego przy słupie obnażonego, rózgami sieczonego, rózgami sieczonego. Święta Panno, uproś dla mnie, bym raz Syna Twego znamie miał na sercu wyryte, miał na sercu wyryte.
ach, widzę, jak o niezmiernie ostre głowę ranią ciernie. Dusza moja ustaje, dusza moja ustaje. O Maryjo, Syna swego, ostrym cierniem zranionego, podzielże ze mną mękę, podzielże ze mną mękę. Obym ja, Matko strapiona, mogła na swoje ramiona złożyć krzyż Twój, Synu mój, złożyć krzyż Twój, Synu mój. Proszę, o Panno jedyna, niechaj krzyż Twojego Syna zawsze w sercu swym noszę, zawsze w sercu swym noszę. Który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Dziś ponownie stajemy na drodze krzyżowej, aby spotkać się z Jezusem umęczonym. Chcemy usłyszeć Jego słowa skierowane do nas, bo z perspektywy drogi krzyżowej najlepiej widać, że Jezus mimo swego cierpienia nie zostawia człowieka samemu sobie. Dostrzega go wraz z jego troskami. Jest Bogiem, ale także przyjacielem, który nie waha się iść na śmierć. Mamy jeszcze w pamięci ten odważny gest świętej Weroniki, która nie patrząc na otaczających żołnierzy, a wręcz na niebezpieczeństwo, otarła Chrystusowe oblicze swoją chustą. Chłodny materiał był niczym łyk źródlanej wody dla spragnionego człowieka i odsłoniło na nowo oblicze Chrystusowe. Dziś chcemy się przyjrzeć kolejnemu wydarzeniu i spotkaniu na drodze krzyżowej. Wiele kobiet było świadkiem Jezusowej drogi krzyżowej, oprócz Maryi, Weroniki. Jak widzimy, w ósmej stacji drogi krzyżowej były także anonimowe kobiety, tłum kobiet. Nie znamy ich imion, nie wiemy, jak wiele ich było, czy były tam przypadkowo, czy specjalnie przyszły na to krwawe widowisko. Może jedna sąsiadka poszła, to i zabrała ze sobą drugą. Wiemy o nich tyle, że płakały. I właśnie tym płaczem zwróciły na siebie
uwagę cierpiącego Jezusa. Trzeba wspomnieć, że w tamtej kulturze znana była tradycja płaczek, które poprzedzały kondukt pogrzebowy. Ich żal musiał ujawniać się w sposób możliwie jak najbardziej hałaśliwy. Były ponoć nawet zawodowe płaczki, które wydawały przenikliwe okrzyki przez całą drogę. Oprócz płaczek nieodzowna była również obecność flecistów, którzy wydobywali ponure tony. Taka tradycja płaczek również była znana w Polsce. Mamy tego ślad w katedrze na Wawelu. Oto grobowiec króla Władysława Łokietka przedstawia płaskorzeźby niekogo innego jak owych płaczek. Trudno jednocześnie czy jednoznacznie powiedzieć, czy płaczące kobiety na drodze krzyżowej rzeczywiście przeżywały smutek, czy też były tylko posłuszne tradycji. Spróbujmy przypatrzeć się z bliska temu spotkaniu. Oto Jezus dźwigający na swych barkach ciężki krzyż. Oczami oblanymi potem dostrzega płacz wśród tłumu. Kiedy płaczące nad Jezusem niewątpliwie były matkami i żonami, a widok Jezusa był przerażający. Niewiasty wiedziały zapewne o cudach Jezusa i o Jego niezwykłości. Słyszały też przebieg sądu skazującego Jezusa na śmierć. Teraz w Jezusie umęczonym można było dostrzec całą niesprawiedliwość, z jaką się spotkał. Mało artystów pokusiło się na przedstawienie właśnie takiego Jezusa, ubiczowanego, cierniem ukoronowanego, tak nieludzko umęczonego. Lepiej przecież wygląda Chrystus jako pasterz, jako zwycięzca, a nie cierpiący. Jednym z artystów, który podjął się zadania ukazania cierpiącego Chrystusa, był święty brat Albert Chmielowski w obrazie Ecce Homo. Do dziś obraz ten wielu przeraża. Taki właśnie Jezus umęczony poucza kobiety, a mówiąc ściślej, napomina je, aby płakały nie nad Nim, ale nad sobą i nad swymi dziećmi. Łzy. Któż z nas nie wie, jak smakują mu łzy? Gorzkie łzy rozczarowania, cierpienia. Wylewa je chyba każdy od dziecka po każdego starca. Wielu ludzi nie chce dziś pokazywać swych łez. Mówi się chociażby, że prawdziwy mężczyzna nigdy nie płacze. Przypatrzmy się jednak, jak Jezus reagował, czy smucił się, czy płakał. W Ewangeliach spotykamy kilka fragmentów opisujących płacz Jezusa. Jednym z nich była rozpacz nad śmiercią Łazarza, który był jego przyjacielem. Drugi raz spotykamy Jezusa płaczącego nad Jerozolimą, która nie poznała czasu łaski. Jezus więc, tak samo jak i my, wiedział, jak smakują łzy. Bo nawet Jemu, mimo iż był Bogiem, cierpienie nie było obce. Przyjrzyjmy się teraz dokładnie słowom, które wyrzekł Jezus do płaczących niewiast,
i wypowiada także dziś do nas obecnych na nabożeństwie gorzkich żali. Jezus upomina płaczące niewiasty, aby nie płakały nad Nim, ale nad sobą i dziećmi swoimi. Zastanówmy się najpierw, co znaczy płakać nad sobą. Jest kilka takich sytuacji, gdy płaczemy sami nad sobą. Wtedy, gdy coś nam się nie powiodło, brakło odwagi, aby przeciwstawić się złu i wiele innych z naszego codziennego życia. Jednak jest takie miejsce, gdzie Bóg pozwala człowiekowi wzbudzić prawdziwy żal nad samym sobą. Pozwala mu wylać łzy. Tym miejscem jest sakrament pokuty. Człowiek nierzadko uroni łzę, wyznając Bogu swoją niegodziwość. Łzy płyną wtedy z żalu, z cierpienia, odejścia od niebieskiego Ojca. To właśnie jedna z sytuacji, gdy człowiek roni łzę do Boga. O takich łzach mówi Jezus do niewiast z drogi krzyżowej. Łzach bezsilności nad swoją niemocą i zwróceniem się z tą bezsilnością do Boga. Moi kochani, tylko Bóg ma moc przemiany tych łez smutku w łzy radości. Podobnie jak w Kanie Galilejskiej woda przemienia się w wino, tak nasze gorzkie łzy smutku mogą dzięki mocy Bożej zamienić się w radość. W taki właśnie sposób z Bożą pomocą odkrywa się fenomen łez, które jednak muszą być właściwe i muszą być właściwie ukierunkowane. Do dziś psychologowie zdumiewają się nad skutecznością takiej właśnie Bożej terapii, ukrytej w sakramencie pokuty. Tak właśnie wygląda płacz nad samym sobą, który zaleca nam sam Jezus, bo tylko taki płacz jest owocny, mimo wielu trudności, które zewsząd nas otaczają. Moi kochani, wiele trybunałów, sądów pamięta nasza ziemia. Sądy do dziś uniewinniają, skazują. Dziś także jak pod Golgotą wylewają się łzy na salach sądowych, gdzie padają bardziej lub mniej sprawiedliwe wyroki. Sądy nadal skazują na karę więzienia, a w niektórych miejscach świata nadal na karę śmierci, która jest bezlitośnie wykonana. Można jednak przyznać z całą pewnością, że ziemia, po której chodzimy, nie pamięta bardziej niesprawiedliwego wyroku niż ten sprzed 2000 lat, który został wypowiedziany nad Jezusem. Oto stworzenie skazuje swego Stwórcę, który zstępuje w ludzkim ciele. I do dziś, rozmyślając o tak haniebnym czynie, niejedna łza ciśnie się do oka. Śpiewaliśmy przed chwilą: gorzkie żale przybywajcie, serca nasze przenikajcie, rozpłyńcie się me źrenice, toczcie smutnych łez krnice. Przez te słowa przenieśliśmy się na Golgotę i tam stanęliśmy w tym tłumie płaczących kobiet. Także do nas tu obecnych Jezus mówi i upomina:
nie płaczcie nade mną, płaczcie nad sobą i nad dziećmi swoimi. Wiemy już, co znaczy płakać nad sobą w spojrzeniu w swoje wnętrze, któremu tak wiele jeszcze do doskonałości. Zastanówmy się teraz, co znaczy płakać nad dziećmi swoimi. Każdy z nas ma swoją rodzinę. Mamy rodziców, braci, siostry i kuzynów. Czas Wielkiego Postu to niewątpliwie chwila spojrzenia na naszą rodzinę. Być może odbudowania zerwanych więzi, wybaczenia sobie. Tu też potrzebna jest nierzadko łza w tej refleksji nad naszymi rodzinami. Jezus, schodząc na ziemię, chciał również mieć rodzinę. Świadczy to o jej potędze, której my często dziś nie dostrzegamy. Wystarczy spojrzeć na smutną rzeczywistość naszej parafii. Ile rozbitych rodzin, nieszczęśliwych dzieci przez to, że wielu nie chce brać krzyża, który przecież pojawia się w każdej rodzinie. Potrzebna nam jest taka właśnie refleksja nad naszymi rodzinami, aby przebudować to, co jest jeszcze niedoskonałe. Wykorzystajmy Wielki Post, aby pojednać się z najbliższą rodziną. Jeśli są na niej rysy ze łzą, ofiarujmy je Bogu, który ma moc przemiany wody codzienności w wino radości. Sam Jezus dziś na tych gorzkich żalach dopomina się o refleksję najpierw nas, sobą, a potem nad tymi, z którymi jesteśmy związani. Bądźmy więc posłuszni Bożemu wezwaniu. Refleksja nad sobą, a potem nad tymi, z którymi jesteśmy związani. Czas pokuty, moi kochani, to chwila spojrzenia na wszystko oczami Bożymi, po to, aby naprawić to, co będzie przeszkadzać nam w spotkaniu ze zmartwychwstałym Jezusem. Nie dokona się w nas przemiana, jeśli w naszym sercu nie pojawi się żal. Taką właśnie drogę wyznaczył Bóg do przemiany naszego serca i jest ona najpewniejsza. Wiele jest tych płaszczyzn spojrzenia we własne wnętrze. Do tych dwóch, o których mówiliśmy, płaszczyzna siebie i swoich bliskich, skłania w dzisiejszym spotkaniu Jezus. Wartość takiej refleksji, która dotyka samego fundamentu naszej osobowości, jest nieoceniona. Takie spojrzenie oczami Bożymi w siebie ma moc przemiany naszego życia i błędów, które popełniamy w odniesieniu do siebie i bliskich. Nie wstydźmy się swoich łez wylanych w samotności. Zachęca nas do nich sam Jezus. Jednak mądrze nimi gospodarujmy, bo tylko łzy płynące z żalu mają moc siłą Bożą przemieniać się w radość, której nikt nam nie odbierze. Tylko patrzenie w prawdzie na siebie daje szansę nie zmarnowania tego jakże cennego czasu Wielkiego Postu.
Opowiadała mi kiedyś matka, jak to z trojgiem dzieci codziennie w domu klękała przed obrazem Matki Bożej i razem z trójką dzieci modliła się za męża, za ojca tych dzieci, by się nawrócił, by mógł któregoś dnia wrócić trzeźwy do domu. Bo kiedy przychodził pijany, wszyscy się chowali do szafy, do wersalki, przez okno uciekali na podwórko, bo tatuś przyszedł. I któregoś wieczoru przyszedł do domu jak zawsze, ale nie pijany. I słyszy w pokoju: zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. I słyszy tą gorliwą modlitwę żony i swych dzieci. Otwiera te drzwi i klęka, i woła: przepraszam Cię za te lata zniewagi, zmarnowanego życia małżeńskiego ze mną. Czy Ty mi jeszcze wybaczysz? A ta matka, razem z tymi dziećmi obracając się, niejako rzuca mu się na szyję i woła: Boże, dziękuję Ci. Boże, dziękuję Ci. I razem zapłakani, uszczęśliwieni, dalej odmawiali dziesiątek różańca, by zakończyć modlitwę różańcową. I był ten żal ojca, męża, mężczyzny. Jednak łzy męskie coś znaczą. W mszale łacińskim znajdujemy modlitwę o dar łez. Łzy są bowiem darem. Dlatego też prosimy w tej modlitwie i my także o to, abyśmy umieli mądrze płakać tam, gdzie nasze łzy będą mogły przemienić zło w dobro. Najłagodniejszy i wszechmocny Boże, Ty wyprowadziłeś dla swojego ludu źródło żyjącej wody ze skały. Prosimy, ulecz oschłość serc naszych i udziel z oschłości serc naszych łzy, abyśmy byli w stanie opłakiwać nasze grzechy i abyśmy zasłużyli na odpuszczenie ich przez Twoje miłosierdzie. Amen. Przed tak wielkim sakramentem upadajmy wszyscy wraz. Niech przed Nowym Testamentem starych praw ustąpi czas. Co dla zmysłu niepojęte, niech dopełni wiara w nas. Bogu Ojcu i Synowi od po wszystkie nieśmy dni. Niech podaje wiek wiekowi chętry ufów dzięki czci. A rów
duchownemu i duchowi, niechaj wieczna chwała brzmi. Amen. Módlmy się. Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej męki. Daj nam taką czcią otaczać święte tajemnice ciała i krwi Twojej, abyśmy nieustannie doznawali owoców Twego odkupienia, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Wielbię Ciebie w każdym momencie, o żywy chlebie nasz w tym sakramencie. O żywy chlebie nasz, wielbię Ciebie w każdym momencie, o żywy chlebie nasz w tym żywy chlebie nasz w tym sakramencie. Wielbię Ciebie w każdym momencie, o żywy chlebie nasz w tym sakramencie. O żywy chlebie nasz w tym sakramencie. Ach mój Jezu, jak Ty klęczysz, o grójcu zakrwawiony, tam Cię manio w smutku.